Dzień 12. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Bracia i siostry, nie bójcie się przygarnąć Chrystusa i przyjąć Jego władzę. Pomóżcie papieżowi i wszystkim tym, którzy pragną służyć Chrystusowi, służyć człowiekowi i całej ludzkości. Nie bójcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju. Nie bójcie się. Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie. Z książki Przekroczyć próg nadziei. W rozmowie z Messorim Jan Paweł II ukazuje obraz Boga we współczesnym świecie. To obraz Boga, który od czasów oświecenia stał się Bogiem pozaświatowym, wypchniętym za zamknięte drzwi ludzkiego życia. W takim świecie, pozbawionym Boga, człowiek skazany jest na siebie, żyje tak, jakby Bóg nie istniał. Człowiek pozbawiony Boga to człowiek skazany wyłącznie na własne siły, na ograniczony rozum, na własną ułomność, przemijalność. To człowiek bezradny i bezsilny, ogarnięty też lękiem wobec poczucia własnej niemocy. To właśnie dlatego 22 października 1978 roku, w czasie mszy świętej inaugurującej swój pontyfikat, święty Jan Paweł II wypowiedział te niezapomniane słowa: nie lękajcie się, otwórzcie. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Te słowa były jak wybuch atomu, który rozsadzał strukturę pustego świata. Te słowa chyba pozostały najbardziej charakterystycznymi słowami całego pontyfikatu. W nich zawarta została wiara tego papieża. W nich zawarty został jego światopogląd, ale także program naprawy świata. Naprawy także Twojego i mojego życia. Otworzyć drzwi Chrystusowi, to przyjąć Boga w nasz świat, to przywrócić Bogu należne mu miejsce, to sprawić, by Bóg, który jest Emanuelem, Bogiem z nami, rzeczywiście znów zamieszkał pośród nas, by Słowo, które rozbiło swój namiot między naszymi, znów stało się uczestnikiem naszego życia. Te słowa dotyczą całej rzeczywistości świata, struktur politycznych, gospodarczych, ekonomicznych, społecznych, ale nade wszystko dotyczą każdego ludzkiego życia, Twojego i mojego życia. Otwórzmy zatem drzwi Chrystusowi. Otwórz na oścież drzwi Chrystusowi. Nie lękaj się.